Poprosimy o jednoczasowe, uroczyste przecięcie stęgi. Dzisiaj otwieramy pracownię cytostatyczną. Koszt tej pracowni to ponad 3 miliony złotych. Z tego 1 700 pochodziło z budżetu województwa, 1 300 z Ministerstwa Zdrowia i około ponad 80 tysięcy złotych z samego szpitala. Pracownia powstała w celu tworzenia leków cytostatycznych dla pacjentów chorych na choroby nowotworowe. Pracownia powstała w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, o zapewnienie im właściwej chemioterapii. Dla pacjenta oznacza to bardzo dokładną dawkę leku, którą otrzymuje indywidualnie dopasowaną do wagi i powierzchni ciała. Pracujemy w trybie dziennym, dwa razy wchodzimy do pracowni, pierwsze wejście jest o godzinie 9, jest przygotowywana pierwsza chemia. Później po godzinie 12 wchodzimy i rozpoczynamy przygotowywanie dla pacjentów na chemioterapię na oddziale dziennym i również na oddziale. Pacjentów mamy coraz więcej. Parę lat temu został oddany nowy oddział onkologiczny. Pracownia musiała nadążyć za oddziałem. Jestem bardzo zadowolona z otwarcia nowej pracowni, gdyż zapewnia ona wysokie bezpieczeństwo dla naszego personelu, ale również bezpieczeństwo dla przygotowania leku dla pacjenta onkologicznego. Sporządzamy te leki w warunkach aseptycznych, czyli zapewniających jałowość. W pracowni, która jest zespołem pomieszczeń, odpowiednio zaprojektowanych i wybudowanych. Wyposażony na pracownię jest w system wentylacji nawiewno-wywiewnej, także odpowiednio zaprojektowanych i wyposażonej. Pracownia leku cytostatycznego jest bardzo wartościowym dopełnieniem całego pionu onkologicznego funkcjonującego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. Kilka lat temu oddawaliśmy do użytkowania filię Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego. Dziś pracownia leku cytostatycznego, pracownia, w której w sterylnych warunkach wytwarzane są, dedykowane indywidualnie dla każdego z pacjentów onkologicznych leki. Bardzo, bardzo ważne. Na tę inwestycję Szpital Jeleniogórski oczekiwał kilka lat. Jako przewodniczący Rady Społecznej tegoż szpitala dwa lata temu złożyłem wniosek do zarządu województwa dolnośląskiego, do pana marszałka Cezarego Przybylskiego, by w budżecie województwa dolnośląskiego znalazły się odpowiednie środki. I to się dzisiaj ziściło. Pracownia leku cytostatycznego służyć będzie mieszkańcom nie tylko całej Kotliny Jeleniogórskiej, ale całego regionu jeleniogórskiego. Jest bardzo ważnym, nowocześnie wyposażoną częścią jeleniogórskiego szpitala. Pracownia jest dla nas i dla naszych pacjentów, ale i też dla pracowników bardzo ważna, ponieważ daje duże bezpieczeństwo pracownikom, którzy przygotowują leki, a także pacjentom, którzy te leki otrzymują. Pracownię przygotowywaliśmy dwa lata, więc trochę to trwało, ale wymogi dla pracowni leku cytostatycznego też są olbrzymie. Nowotwory zbierają ogromne żniwo, nie tylko na terenie Dolnośląska, na terenie Polski i są chorobą praktycznie cywilizacyjną. Jednym z priorytetów władz Dolnego Śląska jest maksymalne wyposażenie szpitali. Budujemy nowy szpital onkologiczny za ponad 1 miliard złotych. Na Dolnym Śląsku powstaje bardzo duża inwestycja. Wojewódzki Szpital Onkologiczny, szpital bardzo nowoczesny, który służyć będzie również mieszkańcom Kotliny Jeleniogórskiej, mieszkańcom regionu jeleniogórskiego. Ale wspomnę także o innych oddziałach, które doposażane są w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. To między innymi oddział położniczo-ginekologiczny, to oddział okulistyczny. Wspominając chociażby o oddziale ginekologiczno-położniczym,
Warto powiedzieć, że rozpoczyna się bardzo ważna inwestycja, mianowicie budowa traktu porodowego, spełniającego wszystkie standardy, współczesne standardy i medyczne, i funkcjonalno-użytkowe. W dzisiejszym stanie tenże oddział nie zapewnia wszystkich tychże standardów, nie zapewnia nawet odpowiedniej intymności dla pacjentek po tejże inwestycji, po oddaniu do użytku zmodernizowanego oddziału położniczo-ginekologicznego. Kobiety przebywające na tymże oddziale będą miały bez wątpienia wspaniałe warunki. Doposażana jest także okulistyka w aparaturę nowoczesną, aparaturę diagnostyczną. Jednym słowem, samorząd województwa dolnośląskiego jest bardzo spolegliwym partnerem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, i to nie tylko ze względu na to, że jesteśmy organem prowadzącym, ale ze względu nade wszystko na dbałość o zapewnienie odpowiednich warunków leczenia pacjentów, leczenia mieszkańców całego regionu jeleniogórskiego. Ogromną rolę też przywiązujemy do profilaktyki, bo wcześniej wykryte nowotwory to jest ogromna szansa wyleczenia, dlatego też uruchomiliśmy nasze punkty w Lubaniu, we Lwówku, gdzie kobiety mogą badać się za darmo, jeżeli chodzi o nowotwory piersi, bo tych jest naprawdę, naprawdę dużo. W ciągu ostatnich lat, 2018-2024, dofinansowaliśmy szpital w wysokości 54 milionów złotych, z tego 34 miliony 500 tysięcy to inwestycje. Jest ogromna deklaracja, determinacja ze strony władz województwa, że będzie mocno wspierać te szpitale nie tylko we Wrocławiu, ale również nasze szpitale, które są poza Wrocławiem. O tym mówiłem, ale bardzo zależy nam na tym, żeby ta dostępność do nowoczesnej służby zdrowia, dobrej służby zdrowia była powszechna, bo bardzo często też jest tak, że jeżeli pacjent, mimo nawet dobrego połączenia, ma wyjechać do Wrocławia, to są tysiące powodów do tego, żeby to odłożyć na jutro, pojutrze, albo nie pojechać, a tu niejednokrotnie dni, tygodnie decydują o tym, jakie szanse są na wyleczenie. Cieszę się ogromnie też z tego, że w Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze są kompetentne kadry. Zwiedzaliśmy ten obiekt, rozmawialiśmy z personelem, to widać, że osoby te wiedzą, jak robić, i wiedzą, co robić. To też dobrze wróży pacjentom, szpitalowi, ale przede wszystkim pacjentom, którzy będą korzystać z tych usług.